Cześć moi drodzy, sobotą dział, co się kłania. Właściwie nie nagrywaj ani mnie, tylko swoje zbiory, swoje plony. Piękne pomidory. Także Ania nagrywa i powiedz kilka słów, jakie odmiany może, ile tu odmian jest w ogóle. Odmian generalnie mam około 100. Część już w domu, część jeszcze na krzakach niedojrzałych. I właśnie w tym momencie chciałam Was zachęcić, żebyście też może spróbowali tych różnych kolorów, kształtów. Wiecie, jaka to jest radocha. A smak to przecież jest i tak pomidor. Tak? A jak cieszy. No, dla mnie, wiecie, tyle miesięcy czekania, przygotowywania, wybierania odmian, szukania nasion. Wspaniała rzecz, jestem moi drodzy. Jestem przeszczęśliwa. Tak, także polecam dla wszystkich facetów. Szczęśliwa żona to naprawdę skarb. Ja też się cieszę, bo wspaniałe plony. Taka taczka pomidorów. Super rzecz. Co i tutaj nie? Wszystkie, to nie są odmiany F1, więc będę pobierać z nich nasionka, będę szukać swoich ulubionych odmian. No żeby już za rok to nie było prawie 100 odmian i krzaków ponad 100, bo to ciężko wszystko ogarnąć. Tylko wybierzemy sobie tam z 20 najlepszych. Dodajmy, że no, większość z nich chyba nie uzyskałaś z gruntu, tak? Tak, właśnie w tym roku. Tenisowej większość. Tenisowej, ale też no tak. Było bardzo gorąco i mało deszczu. Także mamy obfite plony pomidorów. Zdążyła przed zarazą. Zdążyła Ania przed zarazą miniaczaną, więc cieszymy się wszyscy, cieszymy się, że nas oglądacie. I po prostu też polecamy Wam dużo pomidorów. No i co? I chyba tyle, tak? Bez oprysków, praktycznie bez chemii. Tak, to tam tylko sporadycznie jedyną raz, także. A pozostało co tam, gnojóweczki także szły bez troszkę. Bez miedzianu się obeszło chyba, nie? Bez miedzianu, miedzian tylko w szklarni. Także my się cieszymy, też się cieszcie swoimi zbiorami. Powoli zaczynają się zbiory różnych owoców, warzyw, takich późniejszych troszkę. I będziemy kończyć, bo wiatry straszne na Podlasiu. Szumi to, więc jeszcze ostatnie ujęcie Ania i po prostu super. Do następnego filmiku się żegnamy tym widokiem pięknym. Cześć!